Siemeczko, jestem Forbidden Games. Witam was na moim podcastie. I będziemy sobie rozsiewać rzadki w listy. A czym? A rozsiewaczem. Pożyczymy od znajomego rozsiewacz. Jedno talerzowy. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Szczerze, nie chciałem siać siewnikiem. Bez sensu z jednej strony. Mówimy za siebie sobie takim czymś. Takim, nie wiem, to lejek, nie wiem, jak to dokładnie nazwać. Ma po prostu rozsiewacz. Powiem tak po prostu i tak to uznajmy. Za ustępnienie dam 300 i bodajże, no mówię, dobra, weź, masz 300 i by nie było, że za darmo. I 300 za tym udałem. Wiecie, no, lepiej mi takim czymś środkiem rozsiewać. No, czekać, trochę przyszybko chyba. Dajmy sobie tak, myślę, na godzinę. Po co siewam rzodkiem oleistą? Może być, będą takie pytania. Rozsiewam to po to, gdyż agencja, no, jak wiecie, powiedziała, że trzeba mieć 80% zasiewów na zimę. Więc no, co trzeba zrobić? No, zżyta tyle mi nie jest potrzebne. Więc stwierdziłem, tak sobie, siedziałem i myślałem, co tutaj trzeba zrobić. No i czekajcie, bo teraz sobie dosiałem. No i stwierdziłem, że trzeba jednak chyba tą rzadkę poleistą kupić. I po prostu zasiać rzadkę poleistą. Zawsze jakaś tam tutaj było, na razie nie wiem, gorczyca, saladera, coś w tym stylu było. Aż siemane. Zobaczymy, czy to taki lepszy jakiś rodzaj na ta rzadkę poleista. Jestem bardzo ciekaw. Wiecie, no to trzeba to kombinować. Tak, tutaj to powiem tak, ja wszystko robię, jebał pies będzie zrobione. No bo tylko to jest robione, tylko to, żeby te 80% zasiewu było. I finito. I ja się nie będę przejmował tym, jak to schodzi. Bo to i tak będzie obwodnik dawany. Talerzuje się. Czy gnojowice obwodnik później się da po talerzu wolnym. Zobaczymy, jak to pytanie widzi. No i tak to właśnie będzie. Tylko, że mankament jest taki, że musimy zasiać to na polach właśnie. Czyli tutaj po owsie. I musimy zasiać to, proszę państwa, na polu, które właśnie mieliśmy żyto. Więc tam jest takie dwa wymogi, dwa pola, takie, które musimy to właśnie zasiać. No. Na tekstury się nie patrzcie, bo tu tekstury nie ma, tak? Oczywiście tam nie czepiali tego. No taki to jest urok tego, takich modyfikacji, tak to ujmę. No ale wiecie, no, mówię, z braku laku, lepiej takie coś wziąć. Niż mam teraz sobie to po prostu silnikiem to rzodkie polejstą zasiać. No, to powiem szczerze, to jest tylko rzodkie, to nie ma co tutaj gdybać nad tym, by brać i siać silnikiem. To ma tylko zrobić, jak to się mówi, rozsiać to i finito. Z tyłu to tego widać, widzicie, nie ma, no ale to jest jednak, to jest tylko taki dodatek pod to, więc przymknijcie na to oko, tak to powiem. I to wszystko, bo nie chciałem mój silnik jebać, no dużo roboty było, tak to wiecie. Siewką, tyle wyjdzie, żeby tylko zazieleniło się na polach. I to finito. Mniej więcej nic nie jest potrzebne. Nic. Żeby agencja mi dopłatnie wstrzymała. Tylko tyle. Czy pan po prostu nie zawała całkowicie dopłat. Wiadomo, teraz te wymogi są, jakie są. Nic na to człowiek teraz nie poradzi. I tak. Co miałem powiedzieć? A. Dzisiaj miałem już. Czyli dzisiaj miałem już. Dobrze powiedziałem, przepraszam. Dzisiaj miałem firmę, która już będzie robiła mi właśnie halę łukową. Przyjechała. Ale za nimi taki gościu przyjechał. Patrzał, że coś jakoś w miarę to robią. No i pytał się. Myśli, patrz, tak mówi, tu jedna obora, tu tam gdzieś z tyłu mówi to. Panie, skąd wiesz, że tu druga obora jest? Albo widziałem. No i no, dobra, mało ważne. No i się pytał, czy nie mam jałówek do sprzedania. Ja tak sobie, nie panie, to ja chowam sam krowy, mam 25 krowów dojnych, 25 jałówek. I mówi, no to panie, sprzedaj panie jałówki i kup se krowy, co nie? Nie kurwa. Może to głupio zabrzmi. Bo gościu po prostu bierze i no handluje, tak? Gościu chyba handluje. Nie będę, bo wszystkie 25 krowów sobie, to ja nie wiem, na co by to było. No ale tak stwierdził. Żebym sobie po prostu kupił krowy, jeśli takim krowiarzem jestem wybitnym.
że potrafię z byle jakiejkolwiek wycisnąć mleko. Tak to się mówi. No to mówi kup sobie krowy i aniołki sprzedaj. Ja mu i wezmę, wszystkie 25 sztuk. O 5 200 bodajże za sztukę. Ze swoim transportem ze wszystkim. Nie kurwa. Tak sobie myślę, siedzę. Później tak sobie trybie. Ty może i kurwa nie głupi gościu mówi, to nie? Wsiąść sobie tak zrobić. Sprzedać te jałówki za dość dobre pieniądze. No bo teraz mogę pokazać, po ile te jałówki chodzą. Mam po 5 tysięcy. Po 5 tysięcy jałówki. No i tak sobie siedziałem, dumałem. I kuźwa, przyjechałem na te pole, tak samo sobie dumam. Wyłączę kamerę i powiem, jak to sytuacja się ma. I powiem szczerze, że gościu naprawdę nie powiedział głupio. Bo powiedział miarę sensowną rzecz. Że po co ja mogę, po co mam trzymać jałówki, które teraz dla mnie nie są opłacalne, a z drugiej strony tak zarobię na nich, mimo wszystko, bo zarobię, jeśli się nie mylę, 1500, 1700 zł, nie pamiętam dokładnie ile dawać na te jałówki, ale dość tych granicach. Zarobię na pewno na czysto, tak to się mówi. Tak sobie nie mówię, kuźwa, sprzedam, ja też nie zarobię, dołożę 1000, wiadomo, to jednak pasza, to w sklepie też swoje kosztuje, to tego już mieliśmy. No i powiem szczerze, że zgodziłem się, gościu ma przyjechać właśnie z transportem swoim i ma mi te jałówki zabrać. A ja po prostu wezmę, już mam zaklepane krowy, bo jego sąsiad z kolei właśnie handluje krowami typowymi. No i tak się spotknęli, właśnie zaczęliśmy gadać. Później, że no dobra, a ty musieliśmy to miejsce krowy zrobić. No i zadzwonił mi, dobra, po 6 krowę, mówi nie ma problemu, ja przywożę i jest luksus. Nie kurwa, no to jeśli ja dam same 5 koła na rękę za jałówkę, to w życiu, ale wiadomo, jest trochę inaczej. Jałówki są dłuższe niż krowy. Tak bynajmniej tego co ja oglądam, znaczy inaczej, tego co ja sam wiem, bo sam bym było. No to patrząc, co? Zrobię powiedzmy 1000, znaczy dam 1000 więcej na sztukę, ale już mam mleko z kolei. I powiem szczerze, że chyba takim fachmentem będę. Będę tak chyba robił, że będę kupował jałówki, będę jałówki jemu sprzedawał. A tamten drugi gość będzie od mnie krowiego. Niego będę, przepraszam, krowy grał. Powiem szczerze, że tak sobie myślałem i chyba takim tokiem będę szedł. Wiem, w życiu realnym no, bez sensu, nie? No ale z drugiej strony tutaj to jest gra. I czemu nie z tego nie skorzystać? Chociaż w życiu realnym też tak dużo bywa, że ludzie biorą, kupują jałówki, kurna sprzedają, później coś kurna innego, co nie? No ale przeważnie nie kupuje sprzedaje jałówki i kupuje później krowy, co nie? Ale taki chmyn będę. Więc myślę, że on ma przyjechać jutro. Akurat miało mi to siać żyto, ale przecież nie mogę żyta siać z tego względu, że muszę w dopłatach, muszę zadzwonić do agencji i dowiedzieć, jak tam będzie sytuacja wyglądała. Przecież będą stawiać Michale. I czy ewentualnie mógłbym coś przełożyć pod względem zasiewów? Na razie, dopłata się tego teraz nie chwala na zimę, dopiero na wiosnę. Ale wiadomo, czy odszedłby mi ten kawałek, w sensie dopadł i by pasowało, tak? Tam jest dwa hektary, lekko z hakiem, już na pewno. Będę musiał całą resztę obsiać sobie z zbożem, no bo tam będzie ogólnie kukurydza. Więc w tym roku tych kukurydzów będzie sporo. Praktycznie patrząc na moje gospodarstwo, chyba najwięcej. W tym roku, no bo tak, tutaj był owies i będzie tutaj na jęczmień jary tutaj przygotowywane prawdopodobnie, chyba tak mi będzie wychodziło. A że to będzie tylko na tej małej jednej działce, no chyba kurwa więcej to nic, tak sobie myślę, w tym roku.
na wiosnę będzie chyba najwięcej zasiewów. Tak sobie w głowie myślę i chyba tak to wszystko finalnie wyjdzie, bo no, coś takiego wyjdzie. Chyba że dzierżawa jakaś tutaj jeszcze wleci, bo mam propozycję dzierżawy. Tylko nie wiem, czy teraz jeszcze aktualna jest pod tym względem. Tak jak kiedyś wam opowiadałem, sąsiadem z facetem, który będzie schodził na emeryturę i szuka właśnie, żeby ktoś mu dzierżawę wziął w późniejszym czasie. Ale ja muszę właśnie zagadać, czy by teraz nie chciał tego dać. Dzierżawę, bo nawet minął kiedyś tym względem, ale czy to wypali, to nie wiem. Ciekaw, jak to wypali. A chodzi mi, zaraz wam pokażę o dzierżawę, znaczy w gospodarstwie, można powiedzieć, właśnie. Wiadomo, musiałem kupić jeszcze, kupić bym musiał jakieś pole. No ale wiem, że teraz jednak mamy 70, jeszcze musimy dopłacić ile, żeby mnie zabiegać? 70 tysięcy na same, na samą halę, tak? Więc tak na szybko liczę, bo 40 tysięcy przelewałem, tak, 40. Znaczy na halę, no, dobrze powiem, na halę. W halę około 40 tysięcy przelałem już na majstrów, którzy przyjdą. Którzy już są, przepraszam. A patrząc na to, 70 tysięcy, jesteśmy jeszcze w miarę dobrze. I tak, proszę Państwa, o co mi chodzi, jaką dzierżawę? Tak jak tutaj mamy 109, tutaj jest ogólnie, znaczy 209 bodajże, a to jest 208 land. To jest ile? To jest teren 208 i to jest hekta 20. I z tego co się dowiedziałem, to powiedział właśnie, że tam mogę sobie to wziąć w dzierżawę. To jest 208 i to jest hekta 20. To ciekawe, 208, tylko teraz patrząc na to, 220, to jest to, w leasing biorę, wiadomo, teraz, co mi na razie wkurza w tym, to, ale trzeba, to wziąć, więc no, zostaje nam, poszło troszeczkę nam tych pieniędzy, ale nie jesteśmy aż tak stratni na tym, bo teraz tam, będzie można sobie wziąć coś jeszcze najwyżej, jakieś żyto, bo tam chyba teraz miał, jak się nie mylę, buraki czy coś w tym stylu. Więc tam trzeba wleć tylko żyto. No wiecie, tam wiele takie kawałki, które mógł ewentualnie później wykupić, tak? Tych dzierżaw. Tak to jest z początku myślałem, że tutaj dzierżawy nie będę wykupywał. Tak trochę mi nie bardzo pasowała. Tak po połączeniu tych pól, jak najbardziej nie dopasuje. Więc tutaj pasuje, no. I tak jeszcze wracając do tematu tego żyta. Ciekawe tutaj, chyba tam ten winkel zostawię, ten kawałeczek tam nie będę dosiany miał. Nie wiem. Myślę, ale myślę to tym. A nie, przepraszam, co jak kuźwa głupoty gadam. Przecież ja jeszcze mam co siać, jeszcze mam gdzie przejść, przecież kupiłem przecież pola. Opawiałem, zapomniałeś, pora. Więc... przecież tam będzie pszenica teraz, na tylu kawałkach. Pszenica i tutaj na tym nowym, teraz na tej dzierżawie, które teraz aktualnie wzięliśmy, będzie żyto i to teraz chyba wszystko będzie pod tym względem. Tutaj robimy tylko pod soję, tak, pod soję to będzie robione. Wiem, że tu już będzie chyba drugi, nie, to nie byliśmy chyba soi. Ogólnie tak sobie teraz kminie. Mieliśmy w pierwszym roku chyba żyto na kieszonkę, później zaraz po życiu na kieszonkę będzie kukurydzę. I teraz mieliśmy... Tak, dobrze mówię. Teraz drugi albo trzeci sezon, który jest pole przeze mnie. No i teraz mamy także... no, jak to się zwie? To trwa. Za mnie uprawiane. No, nie było to i tego co kojarzy przynajmniej ja. Nie wiem, czy jakiś notatnik teraz robić, bo nie pamiętam, w ogóle tak dzisiaj, tak prawdę mówię. Więc no, tutaj będzie ciekawie teraz. Prawdę będzie ciekawie. Tyle mogę powiedzieć. No fajnie, tu mam ta pszenicę, będę miał na tych nowych kawałkach swoich. Pszenicę będę miał zasianą na... Znaczy, że będę miał zasianę tam, gdzie mam... Teraz aktualnie wziętą dzierżawę, no to będzie git. A jeszcze mam jeszcze będę mam dzierżawkę, którą też mam. Dawno niedawna wziętą. Znaczy dawno niedawna. W tym roku chyba miałem. Tak,
Tamten wykupywałem. Tam teraz będzie wykupywał. Tam będzie teraz też coś jakieś żyto. Nie, to będzie trochę tego zboża będzie. Będzie. Tego żyta będzie teraz jednak. Bo przyżyto. Miałem liczyć na przyżyto, ale chyba przyżyto w tym roku sobie odpuszczę, żebym też jakiś pół zmian miał fajny, to że to będzie raz żyto, raz przyżyto. Tak coś mniej więcej myślę, ale jak to finalnie w mojej głowie wyjdzie, to też tego nie wiem, powiem szczerze. Bo zawsze tam trochę te plany zmieniam, zawsze coś tam modyfikuję. I później to wiadomo trochę chodzi później. Po prostu inaczej, tak. Jak to wszystko wyjdzie finalnie, to zobaczymy. Ja mówię, to mam tylko to, że teraz nagrywam na spore zapas, przynajmniej próbuję zagrać na spore zapas sobie ponagrywać. Czy to będzie? To nie wiem. Ja teraz nagrywam na 10 lipca. No ogólnie jest plan nagrywać. Chciałem by na mnie, ale wiem, że tego już na pewno nie wyjdzie mi to. Do końca lipca. Chociaż może pójdzie wszystko zgodnie z planem. Nie jest realne, żeby to. Już mogę zapomnieć. Ale do połowy lipca. Jakby poszło. To może. No bo trzeba przyjeżdżać z dzieciakami, wiadomo jak to jest. Żeby się gdzieś nagrywać, no to tak pójdzie średnio. Muszę mieć tą pewność, że tutaj mi nie będą przeszkadzać. A tej pewności z dzieciakami jednak się nie ma. Mimo wszystko, więc muszę mieć nagrywane miarę więcej, jak najwięcej materiału właśnie przed przyjazdem. Bo na razie przyjeżdżają w tym tygodniu, jakby to oglądacie już. W piątek. O kurwa. Naprawdę już mi za długo czasu nie zostało. Więc muszę nagrywać tego jak najwięcej. Więc codziennie te odcinki były, miałem możliwości. No chyba, że na macie jak weźmie właśnie dzieciaki. I znaczy do siebie tam na noc, czy tam na jeden weekend. I wtedy może będzie lepiej. Znaczy nie mówię, że mi przeszkadzają, tylko mówię pod względem nagrywania, tak? Nie było jakimś chłopabucem jest to. Pod tym względem, że ma dzieciaków pilnować, to będę kurwa sobie grał, ale wiecie o co chodzi. Podobało mi się to i dlatego tak dążę do tego, żeby te czynienia, te filmiki wchodziły. No i tak. 64 tysiące na koncie. Patrząc na bilans, no to zeszliśmy z planowanych pieniędzy, które mieliśmy, ale doszło nam pole. To jest po jedno. No ale teraz patrzę, że już więcej takich akurat zakupów nie będziemy teraz robić aktualnie. Mi się po prostu zdaje, raczej tak wyjdzie finalnie, to nie wiem. Na pewno wiem, że budowa będzie już postawione, tylko będzie w październiku, bo tak mi się zdaje, że tak chłopaki zrobią. Taką ja mam przynajmniej nadzieję po cichu. Więc na zimę typowo już powinien mieć tą halę łukową postawioną, by móc już sobie komfortowo maszynki powstawiać. To jest po jedno. I w razie czego już na sezon żniwny będę miał magazyn ewentualnie. Chociaż też myślę, że będę próbował po prostu postawić biny. Wstawić biny, żeby też biny były. Bo jednak już to gospodarstwo jest tak małe. Znaczy. Jak to powiedzieć teraz, żeby to miało ręce i nogi. Chodzi mi, że maszyn mam pełno, pól mam pełno, ale tych magazynów do zboża, no tutaj nie ma. Więc patrząc racjonalnie, no to tak coś będzie trzeba wziąć. Dlatego na pierwszym na mnie tokiem poszło to, że hala łukowa, bo to jest, jak to się mówi, najtańszy ruchu kuźwa, jak to się gadało. Najtańszy linii oboru, czy takiego. Więc pod tym względem poszliśmy w halę łukową, będziemy szli. No a wiadomo, reszta, zobaczymy finalnie, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że jak najbardziej. Teraz tylko jeszcze tak, sprzedamy teraz te jałówki. Tak sobie teraz śmienię tak samo. No to ja muszę gdzieś teraz kupić kolejne jałówki. No to teraz muszę trochę pomyśleć racjonalnie, ale chyba tak będziemy robić właśnie. Że będę gdzieś kupił jakieś odsadki, coś w tym stylu. Może odsadki to przesadziłem. No takie te 12-miesięczne. Będę kupił te 3-3,5 tysiąca.
dokładnie nie dawałem z tej ołówki. Będę kupywał. No i myślę, że już na setę patę to dwa paty takie właśnie, że ty będę mówić, że będziemy macie wymieniać na nowe, znaczy na nowe, na krowy po prostu dojne, które już będą dawać mleko, które po prostu też by mi się, już kurwa mi się, no jeśli będę miał teraz mleka podwojenie praktycznie, bo tak podejrzewam, że 1000 zł to sztuki, czyli 25 tysięcy dołożę. A myślę, że te 25 tysięcy mleka wyciągnę później, jeśli oczywiście nowe krowy na krowy kupię, bo jeśli kupię lipne krowy, no to też wiadomo, że cudów nie będzie. Ale z jednym tego zaparłem sobie miłością, że jednak jeśli mieć ten dębnik, to będę umiał wyciśnąć z tych ciekawy mnie, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No, jestem ciekawy, nawet dla samego swojej ciekawości, jak to wszystko wyjdzie, spróbować i zaryzykować to. Jak to wyjdzie, to się zobaczy. Dokładnie, to się zobaczy wszystko, jakoś miał ręce i no nie proszę Państwa. Może to chociaż potarżowane było, potarżowane fajnie to wygląda. Wiadomo, że to tekstura jednak po takim tym to nie powinno tak wyglądać, ale je farming. Myślę, że w 25 troszeczkę to będzie inaczej wyglądać. Wszystko. No i tak. Elegancko. Dobra, nie przedłużam. Więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli takie już nie wiem, czy spodobał, wpiszcie w górę komentarz, linki za oglądanie. To będzie jeden z innego odcinka. Na razie. Cześć.